Cześć, witam Was. Zanim zaproszę Was do obejrzenia filmu o przyczepach Metaltech, to dwa słowa wstępu. Będą to dwie przyczepy DB12 i DBL10. Czym się różnią przyczepy oznaczone symbolem DB od tych oznaczonych symbolem DBL? Otóż przyczepy oznaczone symbolem DB to przyczepy dwuosiowe, burtowe. Natomiast przyczepy DBL to przyczepy dwuosiowe, burtowe, wersja long. Jeśli chodzi o wymiary, no to tutaj różnica jest dosyć znaczna, dosyć istotna. Skrzynia ładunkowa w przyczepach DB ma wymiary 242 szerokość i 450 długość skrzyni ładunkowej. Natomiast jeśli chodzi o przyczepy DBL, to szerokość jest taka sama, 242, natomiast długość to 525 cm. Jest to bardzo istotne przy załadunku Europalet, dlatego że do przyczep modelu DB mieszczą się 4 Europalety ustawione jedna obok drugiej. Natomiast jeśli chodzi o model DBL, to możemy zmieścić 5 Europalet. W obu przypadkach oczywiście producent, czyli Metaltech, gwarantuje szczelność skrzyni ładunkowej, szczególnie ważne przy transporcie rzepaku, a także dobór różnego ogumienia. Dużo więcej informacji na temat obu modeli przyczep możecie znaleźć na stronie producenta metaltech.com.pl. Natomiast teraz zapraszam Was na krótki film. W 2018 zrealizowaliśmy kilkanaście filmów dotyczących maszyn tego producenta. Celowo mówię maszyn, dlatego że filmy dotyczyły i przyczep rolniczych, i wozów przeładowczych, i wozu paszowego. Na początku roku był to materiał zrealizowany niedaleko Wolsztyna. Dotyczył przyczepy TS-18.
przyczepy TS-14 i DB-14 w miejscowości Żarczyn, niedaleko Kcyni. Przyczepy DB-14 u Pawła Sneli. Pewnie znacie Pawła, dlatego że prowadzi popularny kanał filmowy na YouTubie i vloga. Obejrzeć wyjątkowy, kolorowy wóz paszowy w województwie warmińsko-mazurskim. Nagrana niedaleko Środy Wielkopolskiej ciekawa przyczepa o symbolu TS-16.